Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale, na moim vlogu Dumaj po mojemu. I dzisiaj, jak w każdą niedzielę, nowy odcinek z serii Ciekawe i atrakcyjne miejsca w Dubaju. Już tak eksplorujemy miejsca w trochę większym oddaleniu niż w samym centrum Dubaju. Więc dzisiaj wycieczka do Legolandu. To oczywiście wycieczka nastawiona jak najbardziej na te nasze młodsze pociechy. Jak sam Legoland tutaj sugeruje, jest to atrakcja dla dzieci do 12 lat. I rzeczywiście my byliśmy z Wiktorem, miał 10 i no świetnie się bawił. Byliśmy w zeszłym roku w czasie COVID-a, więc dużo atrakcji było zamkniętych. Plusem było to, że było bardzo mało ludzi, więc dużo łatwiej było mi tutaj przygotować dla Was materiał. Większość atrakcji w Legolandzie jest na zewnątrz. Owszem, tam jest dużo miejsc, które są zadaszone, zakryte, że chodzi się gdzieś w cieniu, ale jednak większość tych atrakcji jest na zewnątrz, więc polecam Wam tą wycieczkę raczej na sezon zimowy w Dubaju, czyli gdzieś tak od listopada do lutego spokojnie w tych temperaturach dacie radę i będzie z tego przyjemność, bo później już jest tak gorąco, że no, byłoby ciężko wytrzymać. Nie byliśmy w aquaparku, ponieważ właśnie tak jak mówię, w czasie COVID-a było wiele atrakcji zamkniętych, więc ten aquapark niestety nas ominął. Ale tych atrakcji jest cała masa. Naliczyłam, że jest prawie 40 atrakcji. Jest Factory Tour, czyli zwiedzanie fabryki, Miniland z największymi, najbardziej znanymi budynkami nie tylko w Emiratach czy Dubaju, ale również na całym świecie. Szkoła pływania na legowych łódkach, szkoła jeżdżenia na legowych samochodach, gdzie dzieci dostają również kartę prawo jazdy, że są uprawnieni do jeżdżenia legowymi samochodami. Jest City Airport, gdzie tutaj lata się takimi fajnymi samolotami. Rescue Academy, czyli jesteśmy tutaj ekipą strażacką, która gasi pożar. Jest również Seaport, jest też posterunek policji. Tam też niewiele się działo, ale to zobaczycie na tym filmie. No i oczywiście są najróżniejszego rodzaju jeszcze jakieś karuzele i różnego rodzaju rollercoastery. Oprócz tego warto sprawdzać na stronie, jeżeli przyjeżdżacie do Dubaju i chcecie zabrać dzieci, które lubią Lego, są dużymi fanami Lego, sprawdzić na stronie, jakie akurat w tym momencie, kiedy przyjedziecie, są atrakcje, bo jest dużo atrakcji takich właśnie związanych tematycznie z tym, co się dzieje. Więc na przykład teraz będzie dzień, Międzynarodowy Dzień Zjednoczonych Emiratów Arabskich, więc tam już Lego przygotowuje jakieś atrakcje. No oczywiście, no i jak mówię, to jest fajna atrakcja na sezon zimowy, więc no na pewno grudzień tutaj święta, bo w Dubaju, mimo że to jest kraj muzułmański, Dubaj miasto też muzułmańskie, to tutaj obchodzimy wszystkie święta świata, więc oczywiście święta Bożego Narodzenia też są hucznie obchodzone i takie właśnie atrakcje jak Legoland przygotowują specjalnie coś na tą okazję.
sugerowałabym, żeby to raczej sobie zarezerwować przynajmniej pół dnia. Bo no, nam zajęło krócej, bo tych atrakcji dużo było zamkniętych z powodu COVID-a. A jeszcze jakbyście chcieli iść na waterpark, no to to będzie na pewno jeszcze dłużej. Same wejście do Legolandu zaczyna się od jednodniowy bilet od osoby 295 dirhamów online, jeżeli zamówicie, a przy wejściu, kiedy bilet kupujecie w kasie, 330. Także online zachęcają, żeby to jednak płacić online i bukować, bo wtedy raz, że jest mniejsza kolejka do kasy, a dwa, wtedy też dużo szybciej ta cała procedura przechodzenia przez te bramki się przyspiesza. Do waterparku na jeden dzień taka sama cena. Legoland Dubai Waterpark plus jeden dzień w Legolandzie 355. Warto to sprawdzać, bo to bardzo często też są różnego rodzaju jakieś obniżki na ich stronie, więc dołączam stronę w opisie filmiku. I również link dam na końcu tego odcinka, który Was od razu skieruje na stronę LEGO. Także zobaczcie sobie, jak to wyglądało, bo teraz na pewno jest dużo więcej osób, jest dłużej się czeka przy tych atrakcjach, ale już macie jakieś pojęcie, więc jeśli ktoś, któreś z Waszych dzieci lubi LEGO, to możecie tutaj zobaczyć, co w tej cenie mniej więcej, tu mówię, to jest taki 1/4 tego, albo nawet 1/5 tego, co tam rzeczywiście Legoland oferuje. I zapraszam do obejrzenia tego odcinka z Waszymi dziećmi, żeby się zapoznały z tym tematem. I jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to proszę piszcie albo tutaj na dole w komentarzach tego odcinka, albo zapraszam do naszej grupy na Facebooku Dubaj po mojemu, jak również na stronę internetową, którą niedawno założyłam i już działa. Link też umieszczę w opisie i na końcu tego odcinka.
No, mam nadzieję, że był to dla Was ciekawy materiał, bo nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać po takiej atrakcji w różnych miejscach. Różnie to wygląda, gdzieś ktoś pojedzie i mówi, że było fajnie, potem się gdzieś szuka na internecie, na innych stronach jakichś różnych opinii i one są różne. Także tu, proszę bardzo, macie materiał, sami możecie ocenić, czy jest to ciekawe dla Waszych dzieci, czy niekoniecznie. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Życzę Wam miłej niedzieli i do zobaczenia w kolejnym odcinku.